Skup się! Sprawa jest pilna. No, już jestem. Przełączałem na słuchawki sobie, wybacz. Kurde! Zepsułeś! A co zepsułem? Ja! Mówię, dobra, czekam, aż się odmutuje i zaczynam coś gadać, że niby przez telefon straszę, wiesz. Kurwa, dawaj, dałem ci tyle ryżu. To czekaj, to zróbmy jeszcze raz, dobra? A ty się zmutowałeś, mówię, pewnie pomyślał, że przez telefon gadam, czy coś, mówię, ty. Dobra, to czekaj, ja się zmutuję. Dobra, i teraz jak się odmutuje? No, halo jeszcze. Czaku, wpadnij do... Oj, wybacz, przepraszam. Złapałeś mnie podczas mojej prywatnej rozmowy. Pozwolisz, że dokończę? Dobra, to ja pójdę ze dwu. No idź, idź, dokończ, ja pójdę, dokończ. Ale ja nie chcę. No dobra. A Witek, ja mam propozycję. Jaką? Może zagrajmy w tę niesamowicie realną grę, gdzie wcielasz się w czołg i zabijasz inne czołgi na mapie. Pamiętasz, przyjacielu? Coś dziś graliśmy. A wiesz, w co oglądaliśmy, kiedy jak byliśmy mali, co oglądaliśmy? Czterej pancerni i pies, to jest zwieńczenie młodzieńczych marzeń. World of Tanks. World of Tanks. 2018. Teraz tego nie zrobimy, ale dobrze, że Delord przypomniał, bo jak ktoś rzecz jasna nie grał w World of Tanks, a chce zacząć, to tutaj macie premium tank za 20 zł, który dostaniecie za darmo, jak się zarejestrujecie z tego linku. Także gra na wychillowanie, piątkowy wieczór, poniedziałkowy też, wtorkowy też. Jakiś Witek, alien, izolacja, grał, coś. A ty miałeś muzykę w szkole? Miałem. Na flecie graliśmy na oceny. A co, graliście od do radości, czy co? Różne rzeczy, od do radości też było. Najgorsza rzecz to była śpiewanie Bogu Rodzicy na ocenę przed O Jezus, czasą. Też śpiewałem, no. To był taki wstyd. Myśmy w grupach chyba to robili. A my solo, każdy solóweczka przed całą klasą, no dawaj, taka Witek. Cisza. Nie zrobię tego teraz już. Już wystarczającą traumę przeżyłem. A co tam. Dostałeś? Chyba dwójkę. Zaliczyła mi, że zaśpiewałem po prostu. Chyba ryżem się udławił. I to było w gimnazjum, nie? Gimnazjum. To ty nawet nie, to ty wstałeś chyba i usiadłeś, co? Nie. Coś tam próbowałem z siebie wykrzesać, ale to ciężko szło, no. Dawaj te żelki. Te gangbissy? Czekaj. Sprawdźmy, ile to kosztuje. O kurwa! Ile? 75 zł. Co? Nie, no Witek. Słuchaj, chujowa ta gra chyba jest, z tego co pamiętam. Nie no, jakieś tam opinie właśnie też czytałem i średnio. Ja Rokalone 2K oglądałem i w strawo to wyglądało, nie było jakieś fajne. Właśnie też jakieś niepotrzebne opinie. Powiem ci, że za tyle to bym na rok się dostał panią do zabawy. No, to chyba jakąś taką bez dwóch nóg, co? No i wiekową jakąś, myślę. No i chyba bez jedynek. Nie no, już sprawdzam w sumie i poczekaj. Ja mam żonę, dziecko, człowieku, to ledwo koniec końcem wiąż. Witek też się spodziewa, o kurwa, sorry Witek. Ach, i co teraz? Ale powiedziałeś coś jeszcze bardziej szokującego, o czym nie wiedzieliśmy. Masz dziecko, powiedziałeś. Patrzcie, jak odbiłem piłeczkę. Halo? O kurwa. Ale jaja, SD, śmiesznie. A, bo ta gra polega na czymś takim, że niby ci przez krótko, z tego co widziałem z gameplayu, przez krótkofalówkę ci mogę mówić. Chyba, że bez TeamSpeak'a i na krótkofalówkach. No to dobra, to dawaj bez TeamSpeak'a. Ale to spróbujemy, bo to może być tragiczne. No dobra. Buga, buga, buga! Prawie. Straciłeś się? Może delikatnie, ale to tak nawet nie żeby zareagować. Ja mam. Jesteś... Hello? Halo? A, bo myśmy wyciszyli krótkofalówki. Tak. To co, włączamy ten? No, czekaj, no, przetestuj. Ale to tak przez krótkofalówkę będziemy mówić? Bo ja tu mam jakieś znaki na ścianie i ty chyba mi jakąś kolejność masz podać, w której mam to przeklikać. Odbiór. Odbiór. Jak powiedziałem odbiór, to masz udzielić mi odpowiedzi, a nie odbiór. 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 Kur... Nie no, masz jakieś tam znaki obok siebie? Odbiór. Koleś nie chce mi dać kebaba z potrójnym sosem. Dobra, chodź na TeamSpeak'a. Dawaj tam, Witek, już nie będę. Ale co, gdzie? Chodź, no, na krótkofalówki. Nie no, tu jest chyba lepiej, no. Odbiór. A, Witek, ja już mam... Masz znaczki jakieś? Na przykład. Co? Odbiór. 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 Znaczy pod koniec powiem mówić odbiór. W każdym razie jest coś takiego, że nie możemy mówić w tym samym momencie. W sensie nie można sobie przerywać, bo wtedy się mutuje. To Witek, ryba to będzie koniec mówienia, dobra? I wtedy... A nie może być odbiór? No, w sumie może być odbiór. Nie powiedział odbiór. Ryba. Halo, ryba, tak. Dobra, to niech będzie ryba, okej. Okay. Czy widzisz jakieś znaczki wokół siebie? Ryba. Ryba, witam, słuchaj. Śliwa, dzięki. Kurwa, to jest niezręcznie, jak nie wiem.
Skup się! Sprawa jest pilna. A podaj przykładowy jeden znaczek, żeby zobaczyć, czy mamy te same znaczki. Jak opisz jego wygląd, ryba? No to to A to na przykład niebieskie oko, ten p***a. To mam takie A, tylko musisz mi podać w kolejności, w jakiej mam je kliknąć, ryba. A skąd ja mam to wiedzieć? Musimy z rybami operować, Delord, bo tak to zagłuszam ciebie, klikając sam przycisk ryba. No to mówię, mam, uwaga, mówię, akwarium mówi do ryby. Mówię, mam oczy zielone, czerwone i niebieskie, ryba. Ja mam zielone i czerwone i w zasadzie niebieskiego nie mam, ryba. Ale nie jesteś, bez ryby, jesteś w stanie wywnioskować jakąś kolejność, typu co ma być pierwsze, cokolwiek, jakieś wskazówki, ryba. A, western corner lies your star, ty, czy że western to zachód, tak? Dobrze mówię? Ryba. Tak, western to zachód, ryba. Masz jakieś przyciski? Co? Ja nie wiem, co ty to do mnie chcesz, ryba. Ty, słuchaj, no mam klikać, właśnie mam przeklikać te znaczki w odpowiedniej kolejności. Akwarium do ryby, słuchaj, wariacie. No, bo wydaje mi się, że są... Okej, okay, więc to wygląda tak. Po lewej stronie są oczy różnego koloru, później jest pierwszy rząd literek i drugi rząd literek i po prawej stronie są kolory. I wydaje mi się, że kombinacja dwóch literek daje mi dwa kolory, tak jakby oczu. Czy tym, jak na przykład podam ci dwie literki i powiem, jaki kolor kliknąć oka, czy coś takiego, to wtedy będzie git, czy nie, ryba? O kurwa. Ma takie te z zaokrąglonymi końcówkami przy tej poziomej paseczce i takie o z trzema przekreślonymi rzeczami. No, czekaj, poczekaj, bo E ponoć się coś robi, a nie myszką. Poczekaj, ryba. Chyba to mamy, poczekaj. Jak to było? T i potem to z tymi. Ten okrąg, tak? Z trzema ryba. Określone trzema kreskami, tak jakby. Ryba. Działa, ryba. Kurwa, teraz tych znaczków jest jeszcze więcej, ryba. Mam obraz i też mam trzy jakby takie miejsca na znaczki. I czekaj, chyba wiem nawet co mogę zrobić. Mogę przeciągnąć znaczek i wsadzić go pod obraz. I teraz ci opiszę jaki obraz mam, bo może ty masz podobny obraz. To jest obraz dwunogiego stworzenia, który ma głowę jako czaszkę, bez skóry i bez niczego. A jako odbyt służą mu ludzkie albo takie usta trolla. O, ryba. A akwarium, co dzisiaj ćpałeś, Witold? To co opisałeś, to mam raz, dwa, a nie, to jest odbyt ślimaka. Okej, okay, no to dobra, to słuchaj wariacie, to takie co mówiłeś, to mam go, no. Coś z językiem, ma dupę jak ma jakby język, tak, ryba? Tak, tak, dokładnie. I ma jeszcze takie stópki, jak dłonie wyglądają, jak palce u dłoni. Czaszka, ogólnie postać jest skierowana w lewą stronę. I no dupa to taki z nosem duży Pinokio i z jęzorem wysuniętym do działania, ryba. Dobra, to drugi Witek, to jakby penis bez jąder, a zamiast moczu ciekło coś z Tetrisa, ryba. Halo rybeczko, jak to, co teraz zrobić, zalewać się dalej, to może odkręcę jakoś, kurwa. Co ty robisz, ryba? Zamieniłem wariacie, akwarium, rybeczko. Szukam, ryba. O kurwa, ryba. Widziałeś jakąś postać ślizgającą się na brzuchu? Ryba. Kurwa, nie, ryba, ale ja pierdolę, nie mów mi nawet o tym, bo rozjebie coś, ryba. A jaki jest cel tej gry? Mamy do siebie dojść? Ryba? Ja z tobą dochodzę za... A. Delord, dobrze, że ta gra była za darmo, ryba. Mam wariacie, mam mapę, zaświeciła mi się jak jaja i bombki na świerkowym, choinkowym miejscu w grudniu. Odbiór. No kurwa, u Delorda pewnie jest niebieska dźwignia. Obiecuj, na tam mapie, on idzie, macie kurwa tam napędzić, ja żeby go otworzył, nie grałem w to, ale to jest kurwa tak logiczne, że się zesram, jak dalej to będę oglądał. Pójdź w lewo, tam będą schody i czerwona tak, prawa. Tak, 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 tak. No i potem pierwsza w prawo, pierwsza w prawo wejście. Albo drugie... Po schodach, są... tak? Po schodach? No, idź po schodach. No. No idź, powiem, ślepy zaułek. Stań okiem do bramy, oczami do bramy czerwonej, odwróć się wokół własnej osi i powiedz mi, czy jesteś gotowy. Gotowy. W prawo teraz. Do końca? Nie, masz skrzynki po lewej stronie od razu, jak pojedziesz po schodach, po lewej powinieneś mieć skrzynki z bomby. Nie ma skrzynek. A zielona dźwignia? Nie ma zielonej dźwigni. Jak to kurwa nie ma zielonej dźwigni, do chuja?
Ale kurwa, a tutaj przecież ja pierdolę, jak my to zrobimy. Kurwa, Witek, czekaj, to mnie przeraża. Pójdę na... Spokojnie, to jest dość proste. Tylko pójdę na start do kompasu. Tylko poczekaj, nie wiem, czy trafię. Dobra, był napad na bank. Za głośno darłem ryja chyba. Ale ja też miałem takie sytuacje. No spokojnie, no jeszcze... To normalne. Jeszcze 3 dni sam będę mieszkał już. No nic, zero, jeszcze raz powiedz mi, staję, patrzę na zieloną bramę. Widziałem i żeby zaczynać na start, ale jest winie. Dobra, okej, okay, patrzę na zieloną bramę, zobaczymy. Okej, patrzę się to w prawo. Dojdziesz, jestem przy niebieskiej otwartej teraz. No to idź już do końca. I tam przesuwasz wajchy, otworzy ci się zielona i czerwonka jest otwarta. Klikaj zielone, żeby się otworzyła. I teraz i lecimy do czerwonego. Otwarte. Nie, i czerwona jest otwarta. No, czyli lecimy do czerwonej bramy, czyli no do tak. Końca. Checkpoint reached. Ja pierdolę, ale chory poziom. Szachy, o kurwa, o dobry w szachach jestem. Ty, jakaś zagadka będzie? O, to tylko ozdobny element. Dobra, włączyłem jakieś ogrzewanie chyba, czy coś. Zacznij chuchać do mikrofonu, to zejdzie zmarzlina. I wiemy! Ale tu ja pierwszym pionkiem mogę się albo ruszyć jeden do przodu, albo dwa do przodu. To muszę dwa! Wiedzieć... A to już chuj, bo ja się ruszyłem jeden. No to powiem ci tak, no... To nic. Ja pierdolę, ale ta gra jest chora. Dobra, jakąś może ja odpalę ten... Może ja... Jest film. Czekaj, patrzę... Jaki film? Nie mów, że ty patrzysz jak przejść na tym. Halo? Jaki film? Mam ten, nie film. Mam tu taką... Kino mogę sobie włączyć. A, dobra. Pionek od konika. Po jeden. Lewej. Tak? Jeden do przodu? Jeden do przodu. Po prawej. Kurwa, a za... Ach, no, Boże święty. Czekaj. Czarny konik z prawej, koło pionka po lewej stronie ma stać. Okej, okay, jest. Typko, kurwa, teraz... zjebała się sekwencja. Jak co zjebałeś? No po prawej obok pionka powiedziałeś. Po lewej od pionka. Nie, powiedziałeś po prawej od nie, pionka. Nie, po lewej powiedziałem. Chat napisał, że dobrze, że Arkuel mi tego nie musi tłumaczyć. Czemu? Ponoć mnie ciągniesz na dno i Arkuel by wytłumaczył to jak Bóg. Możliwe. Nie będę chuchał w mikrofon, czat. Chuchnę w mikrofon, napiszecie XD i o to wam chodzi. Aj, piszą mi XD, no co za kurwa ludzie. W sensie pionek niszczy, królowa biała, pierwszy, tak? Tak, biała królowa się wpierdala na ostro tam. Dobra, jest. Otwarły się drzwi. Grandmaster jestem gościu. I teraz co? I teraz mogę iść do drzwi, tak? Tak, tak napisane jest. Jebat, działa. Mam tu dwie wajchy, jedną o, wajchę ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Jestem, Witek. Mi się coś otwarło. Jestem i też. Odbiór. Ja pierdolę, Witek. Ale ty śmiesznie chodzisz. To ty jesteś? Tak, to ja. A ty cały czas trzymasz przycisk przyciśnięty? Ty byłeś? Ty cały czas masz przycisk. A, bo tu jest płytka naciskowa. No dawaj, ja spróbuję tam otworzyć cię od tego. O nie. Ja przyszedłem. Step back into the freezing cold, I wonder. Czekaj, jakaś historia. Witek, ja już przyszedłem. Historia. Ale co przyszedłeś? A ja dostałem DC-ka, ty. Nie wiem. Czekaj, bo jest... Chyba przeszliśmy grę. Nie wiem, czy to nie jest koniec Witek, czasem. Ale Witek. Ale ja dostałem DC-ka na przykład. Przeszliśmy grę, to był koniec, Delord. Ty co uciekłeś, wiesz? A ja zostałem. See, I don't know you at all, but I'm about it. If you about it, don't give a fuck. If you're involved, 'cause I'm about it, if you about it.